Niewątpliwie jeden z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej został prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, która była narodową tragedią. 10 marca urodził się Czesław Cywiński, kustosz pamięci Armii Krajowej. Czesław Cywiński, żołnierz Armii Krajowej i podpułkownik Wojska Polskiego, uczestnik operacji Ostra Brama, za odmowę wstąpienia do Armii Czerwonej został wywieziony do łagru. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Czesław Cywiński urodził się w Wilnie. Tam się urodził, tam tradycje rodzinne go ukształtowały. W czasie, kiedy III Rzesza zaatakowała Polskę, był niemalże po ukończeniu gimnazjum. Jak wielu chłopców wychowanych w atmosferze patriotycznej, chciał zostać żołnierzem i został bardzo szybko, bo już w 1942 pełnił funkcje wywiadowcze i prowadził akcje przeciwko władzom okupacyjnym III Rzeszy. Potem znalazł się w szarych szeregach i w Armii Krajowej, w pierwszej brygadzie wileńskiej Juranta. Wstąpił do Armii Krajowej mając zaledwie 16 lat, czyli to było to minimum, gdzie przyjmowano żołnierzy na funkcje operacyjne, bojowe. Gdzie używał pseudonimy Skowronek oraz Ryszard. Brał udział w akcji Ostra Brama. Walczył o swoje miasto w akcji Ostra Brama w ramach operacji Burza. Polegała ona na samodzielnym wyzwalaniu Wilna przez żołnierzy Armii Krajowej, zanim na te tereny miała wkroczyć Armia Czerwona, czyli było to w roku 1944. Kiedy już Armia Czerwona w ramach kolejnej akcji frontowej wkroczyła na te tereny, został internowany, dlatego iż nie chciał włączyć się i wstąpić w działania Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I za to wywieziono go na wschód. Przez następne 2 lata pracował przymusowo w łagrach w Kałudze, gdzie pracował przy wyrębie lasów. Potem wrócił do Polski po zwolnieniu w 1946, po jednych z wielu amnestii, która miała miejsce po wojnie. Po powrocie do Polski ukończył politechnikę i został inżynierem budownictwa. Jego praca to m.in. dworzec centralny, to Skocznia Warszawska, cały szereg innych obiektów. Zainicjował odbudowę podziemnej części więzienia na Pawiaku na potrzeby przyszłego muzeum. Gdzie wielu akowców zakończyło swoje życie, a wielu tam straciło zdrowie. A kiedy przyszedł na emeryturę, starał się pamiętać o środowisku kombatanckim. Przez ponad 20 lat Cywiński przewodniczył w konspiracji środowisku byłych żołnierzy 1. Wileńskiej Brygady Juranda, która po roku 1989, czyli po przemianach w Polsce, została włączona do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 1996 roku był członkiem Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a 9 lat później został prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W Światowym Związku Armii Krajowej była wyraźna chęć, ażeby prezesami Światowego Związku Armii Krajowej byli autentyczni uczestnicy i żołnierze Armii Krajowej. Także ten młody wiek, który spowodował, że był jednym z najmłodszych żołnierzy w czasie wojny, później był atutem. Oddał się temu, by przekazać etos akowski następnemu pokoleniu. Cywiński jest również znany z tego, iż współzałożył i był pierwszym przewodniczącym klubu historycznego imienia Stefana Grotoroweckiego. Tym samym zapoczątkował pewną modę na ruchy klubów historycznych w Polsce. Dbał bardzo o to, żeby świadectwa, ślady po dokonaniach oddziałów Armii Krajowej i także ich ofierze zostały utrwalone. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wraz z ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie oraz prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.